Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób ludzcy drapieżnicy wyłaniają spośród tłumu swoje przyszłe ofiary, a konkretnie powiemy, jakich sygnałów poprzez swoją postawę życiową, pewne zachowania, to co się mówi i to jak się mówi, nie nadawać. A żeby no, nie zwabić toksyka, nie zwabić ludzkich drapieżników. Zagadnienie to jest bardzo istotne, więc radziłbym się uważnie przesłuchiwać. Zanim przystąpię do omawiania konkretów, to dziękuję osobom z Ferajny Ocalonych. Ferajna Ocalonych to jest taka grupa na Facebooku połączona z tym kanałem, gdzie ludzie mający jakieś doświadczenia z toksycznymi związkami wzajemnie się wspierają. Poznają się, mają też okazję ze sobą randkować, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Także dyskutują na tematy, które są dla nich istotne w kontekście radzenia sobie. No i te tematy często są dla mnie inspiracją, dlatego powstaje ten podcast, bo jedna z takich dyskusji mnie do tego skłoniła. To tyle tytułem wstępu przejdźmy już teraz do konkretów. Wyobraźmy sobie człowieka, który ma następującą reputację. Otóż uchodzi on w swoim otoczeniu za dobrego człowieka, ale co to w praktyce oznacza? To mianowicie, że jak niektórzy twierdzą, zawsze można na nim polegać, że nigdy nie odmówi nikomu pomocy, że zostanie po godzinach, że wesprze kogoś, jak tam trzeba, bo sam sobie nie radzi, że zawsze pożyczy pieniądze, że Zawsze zrobi to, czy tamto, ponieważ on już tak ma, że lubi innym pomagać, jakąś czerpie taką z tego szczególną satysfakcję, że nie odmawia ludziom w potrzebie i tak dalej. Sami słyszycie jak to brzmi. Z jednej strony mogłoby się zdawać: "Wow, ale to jest niesamowity, szlachetny, uczynny człowiek." Jednak toksyk rozumie to zupełnie inaczej. Toksyk, raczej myśląc o takiej osobie, zaczyna sobie już wyobrażać, jak bardzo będzie mógł ją nadużywać, jak bardzo jej wejdzie na głowę, jak wiele razy poprosi ją o przysługę, ale samemu nie będzie musiał żadnych przysług wyświadczać. Ponieważ tacy ludzie uchodzący za tak zwanych dobrych, dla no, takich właśnie uczynnych, no to właściwie mają celownik narysowany na czole dla toksyka. Ludzki, Drapieżnik od razu zaciera rączki i myśli sobie, świetnie, to jest taka osoba, która będzie mi się podkładać. Tak myśli drapieżnik, więc warto o tym pamiętać i nie wysyłać sygnałów do otoczenia. Nie mieć takiej reputacji, że jest się kimś w rodzaju osoby noszącej na głowie wycieraczkę. Bo jeżeli uchodzi się za człowieka, któremu inni mogą wchodzić na głowę, no to oczywiście może się to zakończyć tragicznie. Należy trenować umiejętności związane z asertywną komunikacją. Komunikacją. Należy zdrowe granice wyznaczać ludziom, którym się pomaga. Należy umieć odmawiać, jeżeli pomoc wymagałaby działania wbrew sobie, na własną niekorzyść, nadmiernie własnym kosztem, nader często. Więc to, to są istotne elementy tego, aby mieć taki wizerunek osoby pewnej siebie, osoby, która dba o swój interes, która siebie szanuje, która siebie docenia, ok? Natomiast w tym momencie mogą się pojawić tutaj słuszne wątpliwości odnośnie tego, no ale to właściwie jak należałoby do tego podejść? Czy to trzeba kalkulować zawsze? Tak podchodzić do tego, że coś za coś, że ręka rękę myje, że pomagać tylko tym, którzy na pewno mi pomogą. Tak zawsze trzeba by tutaj tak podchodzić do tego kalkulatywnie wobec tego. Nie, 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 nie. Tak źle być nie musi. Natomiast radziłbym jednak przyjąć następującą regułę. Ta reguła to jest reguła trzech dobrych gestów. No i teraz jest bardzo ważna kwestia, a więc skupcie się, ok? A zatem, jeżeli ja robię dla kogoś dobro, to jednocześnie daję temu komuś dobry przykład, jak należałoby się wzajemnie traktować. Jeśli ktoś ode mnie tego przykładu nie bierze. To ja przestaję mu go dawać na jego własne życzenie. Gdy jego postawa się zmieni, w ten czas ja mogę wrócić do dawania mu dobrego przykładu poprzez robienie dla niego dobra. Kolejna rzecz jest taka, że niektórzy ludzie, formułując różne wypowiedzi, wtedy kiedy mają zająć stanowisko, poprzedzają właściwą część komunikatu takim asekuranckim stwierdzeniem w stylu no to co ja teraz powiem to może się wam wyda głupie, ktoś mógłby powiedzieć albo no, nie wiem czy to ma sens, ale chciałbym się z wami podzielić tym i tym albo no może mi się tylko wydaje, że tak jest, ale to i to, rozumiecie to jest taka asekuracja ona sygnalizuje brak pewności siebie. Drapieżnik widzi, o, tutaj mamy kolejną zawodniczkę, albo kolejnego zawodnika, który jest niepewny siebie. No to łatwo go będzie tak ułożyć, żeby było pod siebie, żeby miał go tak czy miała, jego tak właśnie postawionego w takim położeniu, tak go wypozycjonuje, że on tutaj będzie przeinwestowywał, on będzie się bał zabrać głos, ona się będzie bała tutaj. Stawić opór tym moim poglądom, moim stanowiskom w różnych sprawach. To jest taka osoba do urobienia, to jest taka osoba z plasteliny, fantastycznie, jak ja uwielbiam. Taki człowiek mógłby, taki drapieżnik, powiedzieć, takich plastelinowych ludzików. No cudownie, będzie się, będzie się ich ugniatać tak, jakbym sobie tego życzył. Nie można sygnalizować swojej słabości do otoczenia. Trzeba mówić pewnie, łagodnie, ale stanowczo to, co by się chciało tam wypowiedzieć w danej sytuacji. Zajmujemy stanowisko, mamy do tego prawo. Wolno nam wyrażać swoje myśli i emocje. Także no nie ma co tutaj, wiecie, tak się czaić, tak podchodzić jak pies do jeża do tego, bo to od razu nęci, nęci, nęci i sprowadza na nas nieszczęście, sprowadza na nas uwagę drapieżników. Kolejną kwestią jest zachowanie w grupie. Jeżeli na przykład jest spotkanie pracownicze albo impreza integracyjna, bądź jakieś zebranie, coś w tym rodzaju, no to ludzie automatycznie wchodzą w różne role. Ktoś zostaje liderem, ktoś pełni inną funkcję. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z grupą, to niektóre osoby wyraźnie mają problem z odnalezieniem się w tej sytuacji. Na przykład, jakby trzymają się na uboczu, Albo próbują się wtopić w tłum, zupełnie się nie wyróżniać, nigdy nie zabierają głosu nigdy o nic nie pytają są takie zachukane są takie ciche boją się wypowiadać to co myślą to co sądzą, nie zajmują stanowiska, nie mają zdania, nie wyrażają swoich opinii i i często to widać po prostu też po samym zachowaniu, one są jakby takie skryte, gdzieś tam się chowają jak są jakieś krzesła poustawiane w danej sali to oni jakby tak po kątach są poukrywani, siadają za kimś tak żeby za bardzo tej osoby nie było widać. Broń Boże, nigdy nie usiądą z przodu, jakby tam prowadzący miał ich o coś zapytać, albo o coś poprosić, żeby stanęli przed grupą, albo gdzieś w ogóle byli przez chwilę w centrum uwagi. To są tacy ludzie, którzy jakby tak społecznie starają się kamuflować. To jest taki człowiek, który stara się być niewidzialny. Tylko dowcip polega na tym, że tacy ludzie, którzy próbują być niewidzialni, to od razu się rzucają w oczy drapieżnikom, bo drapieżnik widzi o, ho, 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 co Cudownie jest taka osoba odłączona od stada. To jest taka jakby ranna gazela, nie? Ona nie idzie ze stadem. Ona już tam powłóczy nóżkami. Nie chce nic takiego robić, co by miało koncentrować na nim uwagę, ale właśnie dlatego. <ścoughs> Manifestuje jakiś ze sobą problem, jakieś niedostosowanie do tej grupy, no i w efekcie może paść ofiarą drapieżnika. Kolejna sprawa jest taka, że są też ludzie, którzy w różnych kontekstach przejawiają desperację. O, desperacja jest bardzo silnym wabikiem. Nawet przyrównałbym ją do afrodyzjaku, który działa na drapieżników. Jeżeli drapieżnik wyczuje desperację, to on już jest praktycznie niemal od razu w ofensywie. Bardzo szybko zaatakuje. I teraz, w zależności od tego, o jakiej sytuacji mówimy. Desperacja może się rozmaicie przejawiać. No to na przykład niech będą aplikacje randkowe. Niektóre osoby, tak kobiety, jak i mężczyźni piszą w tych aplikacjach randkowych, w swoich opisach, że już mają dość tego wszystkiego, że to jest do zniesienia, że to co tu się wyprawia to jest jakaś masakra, że to jest okropne, czy w ogóle ktoś jest tu normalny, czy, czy, czy w ogóle jacyś sensowni ludzie to tu są na tym portalu, czy w tej aplikacji, to też od razu manifestuje, że dana osoba jest sfrustrowana, a zatem gdzieś tam po drodze doświadczała i doświadcza desperacji. Ten człowiek po prostu sygnalizuje dobitnie, że on jest wyczerpany, on jest zmęczony, on jest pod wpływem silnych emocji i ma szczerze dosyć tego, no i znowu w ten sposób wabi drapieżnika, który tylko poluje na takich ludzi, którzy nie radzą sobie. A propos radzenia sobie, nie tylko już z tymi emocjami przykrymi, tylko w ogóle radzenia sobie w jakimś kontekście, no to, to znowu mogę pojechać przykładem aplikacji, tam niektórzy ludzie piszą, że ja za bardzo tego nie ogarniam, ja nie wiem o co tutaj chodzi, ja, ja nie umiem w tą aplikację, ja, ja wypadłem z obiegu, ja nie wiem na czym to polega, jak to się robi, ja jestem Nieśmiały, nieśmiała. Ja jestem trochę taki wycofany społecznie. Ja czuję się samotny bardzo. No, przecież to od razu ktoś sobie rysuje flamastrem czerwonym celownik na czole, mówiąc ze mną jest tak, że ja już tutaj czekam tylko na te ciosy ze strony drapieżnika. No, ludzie, tak, tak nie można manifestować swoich słabości w tym kontekście, ponieważ to prowokuje ataki najczęściej właśnie tak jest, że drapieżnikom się nie chce polować na silne osobniki, no gdzie jakiś toksyk będzie tam stawał na rzęsach, się wysilał, czy jakaś toksyczna kobita miałaby się wysilać, po co ona ma to robić, czy po co on miałby to robić, oni po prostu polują na takie osobniki, które są zmęczone, są w złej kondycji, są zdesperowane, które mają niskie poczucie własnej wartości, które mają deficyty w obszarze wyznaczania granic, przyznawania sobie praw i do ceniania samego siebie, bo to są łatwe cele, więc no nie można się w takiej kondycji prezentować, nie można sygnalizować, że jest się w takiej formie, ponieważ to ściąga na człowieka nieszczęście. I ostatnia rzecz, o której chciałbym tu powiedzieć, może niektórym z Państwa wydać się odrobinkę kontrowersyjna, ale trudno zaryzykuje. Otóż niektórzy ludzie swoim wyglądem manifestują, że no nadają się na cel, że mają niskie poczucie własnej wartości i że wobec tego stosunkowo łatwo będzie będzie ich urobić i sobie podporządkować. E, osoba, która ma wysoką samoocenę, a zatem siebie ceni, o siebie dba, ma więc wygląd schludny. Nie, nie chodzi tutaj o to, że ta osoba musi nagle kupować jakoś niebywale drogie markowe ubrania i coś tam, coś tam. Nie, 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 nie. ale jednak ten wygląd jest schludny, ten człowiek jest zadbany. Krótko mówiąc, ta osoba. Jest osobą, która przejawia pewną dozę miłości własnej. Znaczy, ona o siebie dba, ona się o siebie troszczy. Ona chce dla siebie dobrze, chce się czuć dobrze we własnej skórze, chce się czuć komfortowo w tym, co na sobie nosi, chce też lubić siebie, gdy spogląda w lustro, chce być z siebie zadowolona i jest z siebie zadowolona. To nie jest ktoś, kto chodzi ciągle w jakimś rozmemłanym, byli jakim ubraniu, który, które to ubranie podkreśla deficyty, problemy jakieś z wyglądem tego człowieka, które tego człowieka ukazuje w złym świetle. No niektórzy trochę też zwracają na siebie uwagę drapieżników. Poprzez eksponowanie cech, które szczególnie się drapieżnikom podobają. Więc y, może czasem lepiej byłoby troszeczkę okiełznać to i ukazywać siebie nie aż tak bardzo korzystnie, w nie, nie, nie aż tak wspaniałym świetle dla własnego bezpieczeństwa. Nie chodzi o to, żeby nagle tutaj udawać biedaka, gdy jest się człowiekiem zamożnym, nagle udawać nikogo, gdy jest się kimś, ale po prostu w w których okolicznościach nie ma sensu za bardzo podkreślać swojej atrakcyjności, bo to może sprowokować właśnie zainteresowanie, nie ze strony grupy docelowej. Nasz wygląd, nasze zachowanie, to co mówimy, jest formą komunikatu, więc lepiej jest zarządzać swoim wizerunkiem, świadomie dokonując wyborów, jakie chcemy wywierać wrażenie w określonych kontekstach na określonych osobach. Jeżeli ktoś na przykład ląduje w, w środowisku, w którym no, drapieżnicy są głównie zainteresowani tym bądź tamtym i będzie akcentował te cechy, które oni biorą pod uwagę w pierwszej kolejności, no to doigra się i będzie właśnie przez y, tych drapieżników atakowany. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dbajcie o siebie. Unikajcie toksycznych ludzi, toksycznych związków. No a tak, poza tym zachęcam Was do lektury książki Ocal Siebie, która powinna w tym wszystkim również bardzo mocno pomagać. Dziękuję Wam za uwagę, mówił dla Was Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop.